RODO ukształtowało stanowisko inspektora ochrony danych. Kim jest taka osoba? Jest to, można by powiedzieć, swojego rodzaju z jednej strony taka osoba, która będzie kontrolowała przestrzeganie RODO oraz innych aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych w danej organizacji, ale z drugiej strony też będzie punktem kontaktowym dla organu nadzorczego, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast też będzie też punktem informacyjnym dla podmiotu danych, czyli osób, których dane będziemy przetwarzać. Inspektorem ochrony danych w takiej firmie mogłaby zostać osoba, która by posiadała wiedzę prawniczą, to jest z jednej strony. Chodzi tutaj o przepisy dotyczące ochrony danych, przede wszystkim unijne rozporządzenie. Natomiast z drugiej strony to powinna być też osoba, która posiada wiedzę informatyczną. Osoba, która będzie rozumiała procesy przetwarzania danych, pewne algorytmy działania systemów informatycznych. Do powołania JODA zostały zobowiązane podmioty publiczne, natomiast oprócz podmiotów publicznych mamy też podmioty prawa prywatnego, czyli firmy, które na dużą skalę będą monitorować i przetwarzać dane osobowe, a także przedsiębiorstwa, które będą przetwarzać dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących.